Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i podreperowaliśmy nasz stan fiolek, więc możemy lecieć walczyć z Romem, tępym pająkiem i to chyba będzie ostatni boss już, warstwy trzeciej, choć nie, no bo jeszcze tam zawsze było serce. To co tam jeszcze może być, jak Rom, tępy pająk nie jest głównym bossem tego labiryntu podziemnego, tak zwanego lochu ptumeryjskiego. Albo lochu tak zwanego labiryntu ptumeryjskiego, a zdania są podzielone w tej kwestii. Ej, może zatrutym nożem go rzucę. Nie, no dobra, na pewno jeden nie wystarczy, żeby go zabić. A już tym bardziej, żeby go zatruć. Takich noży trzeba, no, parę rzucić, powiedzmy, nie wiem, koło 5-6. Choć w sumie tyle pewnie mam. Spoko, damy radę bez tego. Mam nadzieję, no bo jeszcze farmując fioleczki udało mi się delikatnie podreperować level postaci. No mamy teraz który? Już wam mówię. 129, 37 w witalności, 45 w sile i 27 w tajemnym. To są największe zmiany i tak właściwie jedyne, jakie tutaj zaszły. No poza tym pokupowałem wszystkie bronie dostępne do tropicieli, bo interesuje mnie trofeum. Tak po prostu. Nie, ale dobra, 20 fiolek, 20 pocisków, pusta skorupa widziadła, latarnia włączona. No, można zawalczyć z Romem, tępym pająkiem, kurde. Oby ta walka się okazała łatwiejsza niż sądzę. Choć raczej taka nie będzie, ale dobra, wersja dwuręczna. Dobra, wejdźmy, zobaczmy. O kurde, dobra. Wiecie, co mi się już na samym początku nie podoba? To, że te pająki są zwrócone do mnie przodem. W większości. Dobra, ej, za 700 ponad, no nie wierzę, dobra, tutaj pójdzie dobrze. Chyba, że zaraz mi jakiś spadnie na głowę. Kurde, albo tak, takie coś mi zrobią. Dobra, jedna fiolka. Uuuu, fuksi. Było bardzo blisko, gdzie on jest? Tu jesteś, maleńki. Chodź, 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 jedno mocne uderzenie. Z poprawką. Dobra, ale z poprawką taką, no, kiepską, są lepsze. Okej, okay, dobra, za dużo pająków. Kurde, z tej strony. Ale w sumie nie tylko z tej. Z każdej strony jest pełno pająków. Trzeba zrobić slalom brzydal, tak zwany. Czyli wymijać brzydali. O kurde. Dobra, nawet dobrze nie widziałem tego ataku, jak go wyprowadzał. Oj, 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 nie, dobra, nie mogę stać długo w jednym miejscu. A, zapomniałem, że jeszcze takie coś ma. Dobra, jestem wystarczająco daleko chyba, żeby móc się uleczyć podwójnie. Dobra, nie wiem, co on robi. Ale wiem, co ja muszę zrobić. Wykończyć go. Jak najszybciej. Więc może nawet, o, w ten sposób. I koniec. Rom, tępy pająk. I co teraz? No i co teraz? Słucham bardzo. Kielich korzenia niskiego ptumeru. Dobra, dostałem nagrodę. Ale jednocześnie zabiły mnie tępe pająki Roma. Więc co teraz? Nie, serio. Tętnień zero. A za Roma tępego pająka na pewno coś się dostawało. Kurde, szczerze, nawet nie widziałem, że mój stan tętnień się poprawił tuż przed autentycznym zgonem. Przed czarnym ekranem i ekranem loadingu. Dobra, okej, jest latarnia, to może też będą... Jest, dobra. Są moje tętnienia. No, 34 tysiące, no jest dobrze. Okej, nie na tyle dobrze, żeby wbić level, ale... Zapalmy sobie lampę. Ej, to jest przejście dalej. Dobra, czyli to jeszcze nie koniec tego lochu, się okazuje, dobra. Nieźle. Jeszcze jakby co kolejny kielich do zrobienia, kurde, dużo tego. Wydaje mi się, że jednak ten playthrough Bloodborne na moim kanale może mieć więcej odcinków niż wszyscy podejrzewaliśmy. No wszak już 10 odcinków temu ponad, chyba, byliśmy tuż przed walką z ostatnim bossem. Tylko w ostatnim momencie się zreflektowałem, że jeszcze to nie pora na takie batalie. No dobra, spokojnie, czwarta warstwa. A tutaj znajdziemy co? Dobra, zwykłych zombiaków, dobra. W ilości sztuk dwóch. Może i trzech? Nie, żaden tu się nie opiera. Nie, no dobra, no tak, tam mamy przejście i tu mamy wejście. Tutaj pewnie zamknięte z tej strony, zgadłem, dobra. Tam drzwi na wajchę. No to okej. Okay. Spokojnie, chyba nic tu nam nie będzie zagrażało, aż na tyle, żeby się bać. Nie no, żartuję oczywiście, ten loch się okazał wybitnie trudny. No ale teraz, kiedy mamy już pełen zasób fiolek, to nie powinno być problemów. Ej, o kurde. Ej, a daj mi fragmenty skały albo samą skałę.
Jak gniewny, krwawy klejnot, no super, wow. Normalnie pięknie, ale nie, a ten dym mnie denerwuje. Więc rozwalmy kadzidło, bo chyba to było kadzidło. No raczej nikt nie umieszcza po prostu takiej dymiącej się urny. Okej, ładnie przeniknąłem przez tą lampę. No ale kto umieszcza lampę na drabinie? Dobra, tam coś było za mną, ale spokojnie, spokojnie. Najpierw tutaj zobaczmy. Aha, kolejne przejście. I nie do tej samej lokacji, co tam wcześniej. Okej. Dobra, coś po bokach? Chyba nic. Ale wydawało mi się, że coś słyszałem. Chyba latarnie. Cholera, pieski. I pajączki. Na domiar złego. Dobra. Lubicie 300 Spartan, ten film? No tutaj w cienkim, wąskim korytarzu powinno być łatwiej. Nie, dobra. Potrzebuję 100 tysięcy, żeby ulepszyć postać. Chyba nawet ponad 100 tysięcy. Więc póki co... O kurde. Dobra, ale z radzieckiego ataku się spodziewałem, ale nie, że dwa pająki od razu wyskoczą. Kurde, widzicie, 45 w sile, a jeszcze na jedno horyzontalne machnięcie nie padają. Mam nadzieję, że co innego będzie w przypadku tych psów? Też nie. No dobra, to może jakiś obrót? Dobra, i był to zaiste bardzo dobry obrót, jeżeli uda mi się ujść z życiem i zaaplikować fiolkę. Dobra, udało się. Czyli można uznać tą akcję za całkiem dobrą i owocną. Efektowną i zarazem efektywną. Dobra, jakieś pchnięcie chyba. No. Rozpocznie i zamknie tą sprawę. No czemu bliźniacze? No dajcie mi już fragmenty, skały. Kurde, no cały czas miecz Ludwiga siedzi na plus 8 zamiast plus 9. Oj, długi korytarz. Czyżby miał tu jakiś kamień się zaraz przetoczyć? No, na szczęście nie. Ej, dobra, uruchomiłem dwie pułapki i żadna mnie nie trafiła. Teraz nawet i trzecią. No to może tak zróbmy. A kurde! Dobra, 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 idziemy na dół. Tu jesteś. Raz i dwa szybko. Bo pająki tuż za moimi plecami teraz pewnie. Ale na szczęście martwe. Dobra. Czy ktoś tu się chowa? Nic nie w tej mgle. Przedmiot. Dobra. Trzy koktajle mołotowa. Oj, coś jeszcze. I cztery ogniste papiery. Ani razu jeszcze tego kurde nie użyłem. Ej, jej, wiecie co? Serio, jeżeli tu się da otworzyć, bo to mi wygląda na bonusową lokację w tych lochach, czyli taką, gdzie nie będzie wajchy, ale może być jakiś ciekawy przedmiot do odprawiania rytuału. Ej. A, zwykły zombie. No, i teraz sobie użyjemy po raz pierwszy, kochani, uwaga, uwaga, ognistego papieru. Gdzie my to mamy? Jest tutaj. Bam. A, czyli to, co ja robię z magią przy pustej skorupie widziadła, tylko że ogień po prostu. Nie myślałem, że będzie pocierał papierem. Ej, wow, wow, wow. Tam było dosyć wysoko. Ej, zabrało mniej... Aha, sorry, nie, bo to było najprostsze z moich uderzeń. Nie, ale zabrało mniej niż wersja magiczna uderzenia horyzontalnego. Okej. A to są drzwi. No dobra. Ca, niecna pułapka, ale nic z tego. Ej, dobra, o 30 więcej zabiera niż zazwyczaj. Dobra, ten pozostaje niewzruszony na moje nawet najmocniejsze horyzontalne ataki, ale co innego może będzie z tym? Kurde! No dobra, skończyć go szybko. Więc chciałem, czy ognisty papier... ej, walk. Krwi rytualnej 4 akurat chyba potrzebowałem, to bardzo dobrze. Dobra, tam też widzę tą jedną skrzynkę jeszcze tam dalej. Dobra, kolejna krew rytualna 4, to chyba do rytuału Ish potrzebuję. Do kielicha Ish. Do tego ostatniego, jaki mam. Choć chyba, że ten kielich korzenia. Teraz zdecydowanie więcej będzie dla mnie robił dobrego. Czyli po prostu więcej dobrych przedmiotów. No ale jeszcze z tego ptumeru chciałbym wyjść. Inne rodzaje zobaczyć wreszcie. Dobra, jeszcze tutaj skrzyneczka. Mała, mogłem ją pominąć przypadkiem. Pleśnie z grobowca. Już teraz nie będę popełniał tego błędu. I nie będę nazywał tego pieśnią. No przynajmniej mam taką nadzieję. Tak, ale w sumie czemu miałbym się nie uleczyć teraz? No tutaj chyba czeka mnie całkiem spory upadek z wysokości. No chyba, że uda mi się do klatki wskoczyć. Nie, 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 nie. Spokojnie. Tu jeszcze była przecież jedna odnoga. Ale to chyba wcześniej kawałek dosłownie. Dobrze.
mówiłem, czy... moment, chyba nie. Choć może to było jeszcze wcześniej, aż tak daleko się wypuściłem. Nie, tutaj żadnego pająka nie ma, jakby co. Nie, gdzieś tutaj odbicie... Kurde. Nie, serio, mam teraz wrażenie, że za daleko się cofnąłem. Chyba tak, ale dobrze, bo... A nie, już myślałem, że to był przedmiot, a to zwykła świeczka. Ej, ale też to słyszycie, to jest lampa. Ej, a ty skąd? Tak nagle. Z niczego zupełnie. Czyli co, tu mnie nie było? No nie no, wydaje mi się, że musiałem tu być. No pewnie, że tu byłem. No dobra, wchodziłem tu pewnie tak, ale okej, tutaj było to pomieszczenie, które ominąłem. Celowo oczywiście, no ale później należy tutaj wrócić. Dobra, tych rozwalać, żeby mi nie wstali zaraz. Jeszcze jakiś tu się opiera? Nie, no to uwaga, dzień dobry. Raz i drugi, pora na unik. Ej, on ma coś na wzór miecza Ludwiga w pochwie już. Ej, dobra, jest i wajcha. Ale to nie oznacza, że idziemy dalej, co to, to nie. Jeszcze dodatkowa lokacja musi zostać zwiedzona w pełni. Poza tym tam wyjdziemy z drugiej strony zaraz obok wajchy. Tam były drzwi, które nie z tej strony się otwierało, więc podejrzewam, że tutaj gdzieś będzie miejsce, gdzie te drzwi właśnie się otwiera. Z tej właściwej strony. Dobra, żadnego pająka. No jak miło. No nie lubię. Nie lubię arachnoidów za nic. No. Najlepsi drapieżnicy znani ludzkości. Chyba. Ale to nie znaczy, że trzeba ich lubić. Czuć przed nimi respekt? Tak. A lubić? Niekoniecznie. Dobra, kule z żywego srebra. Tego jeszcze nie mam zbyt wiele. No, ale jak widzicie, fiolek już mam na tyle dużo, że już nie mogę ich podnosić. Czyli z chęcią bym teraz zaprosił jakąś walkę z bossem znowu. Tak, żebym mógł te fiolki zużyć. Ale dobra, gdzieś tutaj na dół trzeba będzie zeskoczyć zaraz. Może już tu. No w sumie czemu nie? Gdzie spadłem? Koło kogo? A koło ciebie. Dobra, no to postaram się szybko to zrobić. 666. Dokładnie tyle zabiera moje mocne uderzenie z biegu. Ej, właśnie, przeciwko nim dobry był ogień. Z tego co pamiętam, miecz się nie spisywał zbyt dobrze, ani halabarda. Ej, kurde. Ej, w ogóle nie mogę go trafić. Jak to, kurde? W ogóle? A może z magią? No to już troszkę, ale mało. Ej, dużo szczurów tam widziałem. Czyżby nie za dużo? Ej, dobra, dobra, ale spokojnie. Nie chcę zginąć znowu kilkakrotnie na tej mazi. Dobra, na szczęście szczurki na raz. Więc może hurtowo. Quad kill. Ej, dobra, ale ty jeszcze żyjesz. Kurde, jednak lekkie jeszcze nie zabija. No ale jeszcze z 5 wrzucimy w siłę i na pewno będzie. No kurde! Dobra, mogłem się spodziewać, że będzie więcej niż jedna. Toksyczna maść. No ej, zostaw mnie już proszę. Nie po to wrzucałem trochę witalność, żebyś teraz miała mnie zabić tak po prostu. Dobra, jedna i druga. No chciałem użyć tych fiolek i proszę bardzo, używam. Ej, dobra, nieważne czym uderzę, ona i tak nie zostaje wyprowadzona z równowagi ani razu. Dobra, plasknęła na mnie, jeżeli tak to można ładnie określić. Ej, nie, coś tam zabiera. Nie tyle, ile bym chciał, ale jednak coś. Dobra, czyli podejrzewam, że po prostu wcześniej nie trafiałem. Ale okej, tu jest następna. A można by tak mołotowem na przykład. No może dwoma, żeby się nie męczyć. Nie, ogień działa tutaj bardzo dobrze, więc ognisty papier tutaj mi się bardziej przydał chyba. Ej, jeszcze dwa, kurde, no dobra, trudno. 4 koktajle zmarnowane. Ej, no ale ten, kurde, no nie lubię jak to nie trafia. Bo to nie są trudne rzuty, naprawdę. No kurde, no jak tak centralnie? No. Dobra, i teraz, no proszę, żeby to weszło, no. Urna z olejem. A ten nic nie zostawił, ale świnia, dobra. Chcesz tak pogrywać, proszę bardzo. Dobra, tu jeszcze jedna maź i druga maź, o kurde, sporo tego.
Nie wiem, czy oni uważali, że ja tego nie zobaczę. Czy tu jest przejście? No dobra, żadnych toksycznych maźni więcej chyba. Chyba, że są bardzo wysoko po prostu. A im większa wysokość upadku, tym chyba większy damage. No ale to raczej nie jest reguła. Dobra, skorpion plus zombie. Czyli taka kiepska dosyć obstawa. Tu skorpion pada na proste combo. Dobra, może nie takie proste. Co my tu mamy? Fiolki, ale też więcej niż jedna. Więc dobra, jak mi się stanie jakaś krzywda teraz, to cofniemy się tutaj. Dobra, ale już oczekuję tych drzwi. Może w tą stronę. Dobra, to troszeczkę głupie tak wyskoczyć po prostu na niego. Bo nie wiadomo, co się teraz czai za mną. Ej, nie, ale żaden zombie, nic? Naprawdę? Dobra. Skoro tak, to jest słaby. Jest bardzo słaby. Był, znaczy się. No bo już nie żyje. Dobrze, nie fiolki. Kurde, szkoda, że to nie mogę rozwalić, bo za tym jest skrzynka. Ale z tej strony otwierana? No i kurde. Dziwnie. Jakby ten wóz był zupełnie niepotrzebny. Ej, dobra, kolejna krew rytualna 4. Może to oznacza po prostu poziomy. Czy tam warstwy, na których muszę być, żeby takie krwi zdobywać. A tutaj trójka akurat. Czy jednak już zdementowała się ta plotka. Sama. Dobra, no to wracamy. Tam jeszcze druga odnoga była. Tego zamglonego przejścia. I tutaj martwe szczury. To znaczy, że tu byłem. A, tutaj zeskoczyłem po prostu. Ej, dobra, no to jak, gdzie jest ta droga powrotna na górę? A tutaj będą jeszcze ci. A, w sumie. Nie, ile za nich dostaję? Jeżeli dużo, to będziemy farmować. 1481. A, to tylko dlatego, że kiedy farmowałem, zmieniłem sobie runa, jakie mam. Czyli mam teraz zwiększoną kondycję 15%, ok. Ale zamiast odporności na szał, mam po prostu wrzucony słabszy księżyc, czyli jeszcze więcej tętnień od poległych. No zabijając świnki, na których farmowałem tętnienia, to jest różnica 1000 tętnień na każdej świni, więc całkiem dużo. Nie, ale dobra, serio. Dobra, dziabnijmy sobie jeszcze jedno, czemu nie? Akurat tutaj dwie są. Nie, szukamy drogi powrotnej na górę. Czyżby tutaj gdzieś? No nie wydaje mi się, bo to jest raczej takie pomieszczenie kończące. Drabiny tutaj bym się naprawdę nie spodziewał, ale może wrota, które trzeba otworzyć. A może lepiej z pochodnią już teraz. Raz, że tamtą maź będę teraz szturchał tą pochodnią, bo nie mam już mołotowów, a ognistego papieru nie chce mi się wyciągać. To dwa, lepiej widać. Ej, jest i drabina, dobra, jest moja droga powrotna na górę, ale chcę jeszcze faktycznie dziabnąć parę razy maź. Ej, ona wróciła na górę? No, żeby na mnie nie spadło! Kurde, no przez specjalnie się turlałem nawet. Dobra. Ale nie zabija, prawda? No i bardzo dobrze. No chyba, że uderzy mnie teraz. Dobra, moje szczęście, że nie. Okej, pochodnią. No bardzo dużo zabiera jeszcze, wyprowadza z równowagi. No to jest metoda po prostu. Piętą achillesową tego czegoś bez pięt jest ogień. Dobra, na górę. Wajcha przekręcona, przesunięta, droga stoi otworem. W tą stronę podejrzewam. O, albo wcale nie. Dobra, zaraz zobaczymy, czy prawda to, czy nie. Nie, to nie ta strona. Jednak w drugą, więc na pełnym bucie. Prosto do wrót. Tylko gdzie one były? No dobra, nie tutaj. To na pewno. Ej, ale tu były fiolki na pewno jeszcze, które mogę podnieść. No i pięknie. No i teraz z zapasem można się udać z powrotem. Znowu pełnym sprintem. Okej. Zabłądziłem. To zabłądziłem dość konkretnie. Wydawało mi się na 100% prawie, że poszliśmy dobrze, a okazuje się, że wcale nie.
Dobra, to wybaczcie, ale znowu w pełnym sprincie będziemy szukać po prostu miejsca, gdzie otworzyły się wrota. Dobra, ale no pieska nie musiałem teraz uderzać jeszcze. Takie bezczeszczenie truchła psiego to nie należy do mojego modus operandi zupełnie. Co innego, szybkie sprinty. Ej, mamy problem, kochani, mamy problem. Nie wiem, kurde, gdzie tu jest to wyjście. No i pięknie, kurde. Dobra, tam na dole na pewno nie. Stuwa, 100%, że nie. No ten mostek troszeczkę mnie denerwuje, bo za każdym razem, kiedy po nim przechodzę, się chwieje. Nie, serio, kurde, gdzie to było? Na pewno są gdzieś jakieś wrota. Jakaś odnoga, którą po prostu teraz twardo za każdym razem pomijam. No nie! Ej, ale w sumie to jest metoda. To jest metoda na ten problem. Pod warunkiem oczywiście, że uda mi się tam trafić z powrotem. No dobra, parę zombiaków. Dobra, trudno. Szybko rozwalić. No, te wrota powinny być otwarte. Okej, dobra, czyli trafiliśmy w dobre miejsce. Tylko teraz po okruszkach trzeba po prostu cofnąć się. Bo 80 tysięcy tętnień, to jest prawie level. No nie ma opcji, ja takich rzeczy nie zostawiam. Dobra, czy ja tu w ogóle byłem, kiedy szukałem ostatnio drogi? Ej, no byłem na dole przecież. I nie widziałem tego przejścia. Kurde, dobra, ale na szczęście chyba nie jesteśmy daleko od tego miejsca. Teraz tak, nie tutaj. Gdzieś tu były moje tętnienia. Teraz uwaga na pułapki, bo nie wiem czemu mnie ta jedna zabiła po prostu. A, i pieski, i wszystko znowu. No tak, dobra, odpalmy latarenkę. Zaaplikujmy pustą skorupę. No nie chcę tu zginąć, ale jeszcze pająki tu były, no tak, super. No zapomniałem o nich. 80 tysięcy tętnień, piecho, pamiętaj, pamiętaj. Dobra, długi korytarz, tu mnie nic złego nie czekało ostatnio. No, najwyższa pora się uleczyć. Dobra, oni wszyscy biegną za mną, pewnie, no właśnie. Może uruchommy na nich pułapkę. Dobra, baba zabita, pająków nie będzie. Przynajmniej tych czerwonych. Dobra, i uzyskano moje tętnienia. Wracamy, kochani, wracamy. Uważając na wszystkie pułapki tutaj oczywiście. Dobra, może tą uruchomię. A niech sobie strzeli tam w korytarz. Ej, a właśnie... Ej, a chodźcie tutaj, chodźcie. No skoro mnie to zabiło, to was też powinno. No prawie, prawie. Jeszcze jedna załatwi sprawę, pewnie. Okej, ej, uda się w tamtą babkę trafić. Kurde, nie uda się. A szkoda, dobra, lecimy. Ej, miałem wrażenie, że jeszcze raz pułapka się uruchomiła sama z siebie. No i inaczej, jakby któreś z nas trafiło, to by było fajnie. O kurde, kolejny pies. No dobra. Wykorzystamy tą pułapkę, kochani. Zygzakiem, 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 zygzakiem. Cholera. No nie. Lecz się, lecz. Lecz się. No lecz się, kurde! No. Uff, bez przesady. Taki, kurde, zwykły pies. No dobra, może nie taki zwykły. Miał rogi i w ogóle, no ale... No z psami naprawdę nie powinno być problemów. To jest, no... poniżej wszelkiej krytyki, że takie coś się dzieje. No, i z nią też. Albo z nim. W sumie nie wiadomo. A, jeszcze pajączki. No, uwielbiam, uwielbiam. Dobrze, że na raz. Przy mocniejszym uderzeniu. Dobra, no to już wiem, co teraz robię. Dobranoc. Dobranoc. Oj, kurde. Wybaczcie. Dobranoc. Dobra, szkoda, że nie udało się w pełni odzyskać zdrowia, no ale ważne, że znamy drogę powrotną.
Mam nadzieję. Nie no, potowarzyszcie mi jeszcze teraz, jeszcze nie super sprintem. No, tam, dobrze, okej. No to wreszcie możemy przejść przez wrota, które udało się otworzyć i zakończyć chyba tą warstwę, tylko nie wiem, czego się teraz spodziewać. Skoro tu można iść jeszcze głębiej, to skoro Rom, tępy pająk, był bossem, tak po prostu, no nie ma bocznej odnogi, mam nadzieję. Kurde! To jeszcze chyba nie kończymy tej warstwy, ale skończymy już ten odcinek. To, co tam się wydarzy w kolejnym materiale. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!